zgodnie z formalnościami ze starości od. Oddaję to głosowanie takim razie. To jest zasadnością odwołania się radnej Ewy Fury poprzez potrzebę przewodniczącego. Nie, to nie, to nie jest głosowanie. To nie jest głosowanie. Ja bo rozpatrujecie Państwo odwołanie, to nie jest to. Czyli merytorykę, czyli merytorykę. Nie, nie jest to tak. Ja tylko przypomnę, Państwo będziecie głosowali, to jest wyjątkowa sytuacja i powiem pierwszy raz od wielu lat coś takiego się zdarza i nie chcę tutaj mówić, jak macie zagłosować, ale jeżeli zastosujecie jakiś wyłom, to po prostu on się za nami będzie po prostu ciągnął przez wiele lat na przyszłe przypadki. Co znaczy wyłom? Powiem wyłom, mam na myśli, że rozpatrujemy sprawy zgodnie z zapisami statutu i wyłączenia, jeżeli po prostu rada zdecyduje inaczej, uzna, że statut sobie życzy sobie, no to powiem to automatycznie. Panie Przewodniczący, nie róbmy tutaj, bo już widzę, że próbuje Pan sterować ludźmi i delikatnie podpowiadać, co mają robić, to mi się nie podoba. Druga sprawa, nasze miasto jest tak małe, że tak naprawdę ta siedmioosobowa komisja rewizyjna, jeżeli tak chciałbym serdecznie se, to każdy gdzieś tam w którejś jednostce, jak ma, nie ma rodziny, to ma znajomych, jak nie znajomych, to przyjaciół, jak się nie przyjaciół, to jeszcze jakieś inne pokrewieństwo. To w zasadzie byśmy nie mogli nic kontrolować, bo tak na dobrą sprawę to by trzeba było każdy skład odrzucić z takich czy innych przyczyn. No to już nie wychodźmy aż tak daleko te sprawy. Także zajmijmy się tym odwołaniem i głosowaniem. Rozpatrujemy szczególny przypadek, a nie rozpatrujemy to, czy ktoś ma znajomego, kogoś z rodziny, bo rozpatrujemy konkretne stanowiska, ale powiem ok, to jest jakby decyzja reakcji, więc Państwo też uznali, to szkoda. To jeszcze raz, poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za zasadnością odwołania z komisji pani? Nie. Zasadność odwołania się od postanowienia przewodniczącego komisji rewizyjnej. Proszę o podniesienie rękę do góry. Zasadność odwołania. Czy moje odwołanie było zasadne? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Określenie pani radnej w trakcie głosowania jakby zmieniło. Zmieniło, a widzę, głosujecie Państwo nad zasadnością odwołania radnej, czy jest zasadne, czyli w związku z tym jest niezasadne decyzja pana przewodniczącego, czy też odwołanie jest niezasadne i w związku z tym jest zasadne stanowisko. Czy to odwołanie? No dosłownie tak. Głosujemy za tym, czy pani radna miała podstawy do tego, żeby się odwołać i żeby wrócić do komisji. Do podstawy prawne ma. Ale nie, podstawy nieprawne, to miała uzasadnienie tak do tego, żeby się odwołać. Nie. No to.